Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch niezwykle ważnych tematach i to spotkanie jest odpowiedzią na Wasze pytania z ostatnich tygodni. Pierwszy temat dotyczy zmian, które nastąpią w kolejnych tygodniach, miesiącach i latach tutaj wokół nas. Naturalnie, jeżeli wiemy, którędy droga, to jest nam łatwiej osiągnąć marzenia i cele. I te pytania najbardziej Was w tym momencie interesują, czyli przyszłość. Co przyniesie przyszłość? I druga część naszego spotkania będzie dotyczyła miłości. Miłości do samej siebie, samego siebie. Miłości w związku, czyli znalezienia swojej drugiej połowy, stworzenia szczęśliwego związku i usunięcia wszystkich obcych wpływów, czyli na przykład osób trzecich. Z tym tematem również związane, jak zwrócić na siebie uwagę osoby, która wpadła Ci w oko. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, nazywam się Maria Bucardi. Od ponad 20 lat zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym i duchowym. Z wykształcenia jestem nauczycielem akademickim i od kilkunastu lat prowadzę Akademię Omen Sententia, gdzie poprzez wykłady, kursy i szkolenia pomagam odkryć własne talenty, przemienić słabość w siłę, wady w zalety i żyć szczęśliwie. Pełni szczęścia, spełnienia, radości, zdrowia, miłości i obfitości. Tak, spektrum mojego działania jest bardzo, bardzo duże. Wszystko to, co związane z tym życiem tutaj, ziemskim, w materii, ale również z tym połączeniem z energią wyższą. Jestem niesamowicie zaangażowana w pomoc dla Ziemi. Od długich, długich lat prowadzę w każdą pełnię księżyca medytację dla Ziemi, ale również jestem prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Onosemina.org z siedzibą w Szwajcarii, organizacji pożytku publicznego, ochrony natury, gdzie zajmujemy się tworzeniem i ochroną naturalnych ekosystemów. I takim przewodnim mottem naszego działania jest, jeżeli używasz papier, posadź drzewo. Jestem również autorką kilkunastu książek z zakresu rozwoju osobistego i rozwoju duchowego oraz weganizmu. Wszystkie informacje na mój temat znajdziesz naturalnie poniżej w opisie. A teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze. Aktualne zmiany na Ziemi. To wszystko, czego byłaś, byłeś, jesteś świadkiem w tym momencie, przyniesie konsekwencje. Jak w historii, że każdy kryzys, na przykład brak jedzenia, wojny, rewolucje, wszystko przynosiło jakieś skutki. Tak i to, w czym w tym momencie bierzemy udział, będzie miało swoje skutki. Wszystkie ograniczenia mają niesamowity wpływ na ciało, ale również na energię. Czyli wszystkie ograniczenia, którymi częstują nas sfery rządzące, mają za zadanie wywołanie pewnego wpływu i skutku. Dlatego na co warto się przygotować w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach? Bo tak jak powiedziałam na początku, jeżeli wiesz, którędy droga, będzie Ci bardzo łatwo osiągnąć wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele. Aktualnie na Ziemi mamy rozdwojenie. O tym rozdwojeniu mówiłam Ci już wiele, wiele, wiele lat temu, żeby się na to przygotować, ponieważ to rozdwojenie będzie bardzo wyraźne. Bardzo, bardzo, bardzo wyraźne. Mówię tutaj o ludziach, którzy przyjęli szczepienia i ludziach, którzy tych szczepień nie przyjęli, czy ich nie przejmą. Mamy dwie grupy. Jedną grupę dużo, 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 dużo większą, ludzi, którzy przyjęli te substancje i drugą grupę dużo, 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 dużo mniejszą, ludzi, którzy ich nie przyjęli. I tak drogi tych dwóch grup będą zupełnie inne, zupełnie. Ta grupa węższa
będzie szła mniej więcej tak jak do tej pory. Czyli w połączeniu z energią wyższą, z duszą, z drogą serca, odkrywaniu tego, co niewidzialne, odkrywaniu pewnych zdolności, o których nie mówi się ogólnie. I tutaj dla tej grupy w mojej pracy najbardziej pomocne będą ceremonie, które są co czwartek. Czyli przy tym dostępie na 6 dni za 33 zł, albo za 111 zł na miesiąc, albo za 1111 zł na cały rok masz dostęp do tych filmów, do całego archiwum. Jeżeli należysz do tej grupy, to najbardziej Ci pomoże. I przede wszystkim koncentruj się, słuchając i oglądając na energii i na drodze serca, bo Twoje serce będzie czytało między wersami. Ty będziesz rozumieć poprzez serce więcej, niż zostało w tych ceremoniach powiedziane. To jest najważniejsze. Jest to mała inwestycja, ale inwestycja, która bardzo Ci pomoże utrzymać się na odpowiednim poziomie, bo nacisk tej większej grupy będzie ogromny. Ogromny, ogromny, ogromny. I to wszystko, co będzie się działo wokół, będzie również bardzo ciężkie i trudne. Ale poprzez te ceremonie bardzo łatwo zrealizujesz Twoje marzenia, Twoje cele, Twoją misję, Twoje powołanie, po co tutaj jesteś na ziemi i wszystkie również cele w tym życiu materialnym, ponieważ dla mnie to zawsze jest połączenie. Jesteśmy tutaj na ziemi, jesteśmy w materii, czyli rozwój duchowy, rozwój tych wszystkich zdolności wyższych powinien mieć również oddźwięk w materii. Jeżeli jest tutaj coś nie tak, że ktoś rozwija się cały czas duchowo, a w materii no wszystko kuleje, wszystko jak gdyby tylko kłody pod nogi, to znaczy, że jest dysharmonia i pewne rzeczy trzeba zmienić, pewne rzeczy trzeba zastosować, aby znowu wróciło do tej harmonii. Czyli jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Ale przechodzimy do tej drugiej grupy, bo i tą grupę to interesuje, i tą grupę to interesuje. Ta większa grupa pójdzie w zupełnie innym kierunku. Sprawy duchowe przestaną mieć priorytet. Jeżeli miały do tej pory dla Ciebie priorytet, a jesteś w tej grupie, to przygotuj się na to, że będziesz bardziej w tym życiu materialnym, bardziej na tym poziomie ego, ponieważ te substancje, które zostały wprowadzone, one mają szczególne kody, one mają szczególne działanie i w ten sposób Twoja droga będzie się rozwijać. Czyli nie ma już tutaj co walczyć z wiatrakami, bo już pewne decyzje zostały podjęte i teraz idziesz po prostu dalej w tym kierunku. I teraz tak, ta grupa tutaj będzie więcej agresji, będzie więcej takiego zarozumialstwa, będzie więcej takich no niezbyt pięknych energii, które są bardzo związane z ego i ta grupa będzie nastawiona na konsumpcję, na szczęście, na takie typowo krótkotrwałe szczęście i na wszystko to, co bardziej dotyczy rozkoszy w materii. Czyli tutaj już nie będzie tego jak gdyby połączenia takiego z tą energią wyższą, tylko bardziej w tym życiu materialnym. I dla tej grupy, również w mojej pracy, jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które pomogą Ci, jeżeli należysz do tej grupy, w realizacji Twoich marzeń i Twoich pragnień. Czyli wszystkie rytuały indywidualne ze mną, rytuał świec intencyjnych, ale również wszystkie moje lekcje i wykłady, tylko z tego poziomu bardziej materialnego, czyli na przykład lekcje bogactwa, lekcje z zakresu magii miłosnej, lekcje z zakresu odkrywania swoich talentów, silnych stron, bardziej z tym naciskiem na to szczęście, krótkotrwałe szczęście w tym krótkotrwałym życiu tutaj i teraz na ziemi. I oczywiście na pokonywanie wszystkich problemów, wszystkich trudności związanych bardziej z tym życiem materialnym. Czyli dokładnie teraz, w tym momencie ta zmiana następuje. Cały kryzys, który został stworzony, przyniesie konsekwencje, że nagle ludzie będą chcieli więcej wolności, więcej spełnienia, jak gdyby szerszego, głębszego oddechu. Tak jak nasi rodzice, którzy żyli w kryzysie, gdy nagle półki w sklepach były pełne,
to nie wiedzieli, co mają kupić. Kupowali na zapas. Wszystko, bo ten kryzys, który przeżyli w poprzednich latach, taki wywołał w nich zmiany. Wcześniej nam tego brakowało, teraz możemy sobie na to pozwolić. I to przyniesie również przyszłość, czyli w tym momencie są ograniczenia, czy mamy już pewne ograniczenia za nami i czym więcej tych ograniczeń, to gdy te ograniczenia systemowe odejdą, to będzie takie wielkie boom na konsumpcję. I dlatego również to wszystko zostało stworzone tak między nami, aby podnieść stopę gospodarki. Bo po tym kryzysie, po tym zamknięciu, po tym zatrzymaniu nastąpi ten boom. Kupowanie, wyjazdy, konsumpcja. To przyniesie przyszłość. Czyli w zależności od tego, czy jesteś w tej grupie, czy w tej grupie, to wiesz, że nadchodzi trudny czas, ciężki czas, ponieważ to rozdwojenie pomiędzy ludźmi będzie bardzo, bardzo wyraźne. I ta grupa, szczególnie ta grupa, ta wąska grupa, będzie miała wrażenie, że nikt jej nie rozumie, że wszyscy są tylko na niskim poziomie potrzeb. Natomiast ta grupa będzie miała wrażenie, że ci to chyba z księżyca spadli, o czym oni w ogóle mówią i w którym kierunku oni w ogóle idą. Więc gdy wiesz, że to rozwarstwienie nastąpiło i będzie coraz wyraźniejsze w kolejnych dniach i tygodniach, to również wiesz, jak iść dalej, w zależności od tego, jaki zawód wykonujesz, jakie są twoje cele, jakie są twoje marzenia, to wiesz, że takie dwie drogi są i takie energie będą tutaj wokół i będzie ci łatwiej podjąć mądre, strategiczne decyzje. Pamiętasz, mówiliśmy o tym na jednej z naszych ostatnich ceremonii. Czyli zmiana będzie ogromna, już jest ogromna, a wśród przyszłych pokoleń, na przykład dzieci, które teraz w szkole te wszystkie ograniczenia mają, u nich będzie ta zmiana jeszcze większa. Całkowita zmiana w psychice, całkowita zmiana w zachowaniu. Na to się możesz przygotować. Czyli dla tej grupy, która jest bardziej związana z ziemią, która jest bardziej związana z tym, co wyższe, z tym, co boskie, to jest trudny czas. Ale pamiętaj, że najmądrzejsi i najlepsi uczniowie zawsze otrzymują najtrudniejsze zadania i gdy przejdziesz przez ten proces, to zobaczysz, że twoja wiedza, wiedza twojej duszy będzie tak ogromna, że automatycznie przeskoczysz na zupełnie inny poziom. To jest mniej więcej coś takiego, o czym mówiliśmy już od lat, o tym przejściu do różnych wymiarów, prawda? Jedni przechodzą do tego wymiaru, drudzy przechodzą do tego wymiaru, ale myślę, że w ten sposób wytłumaczyłam ci to bardzo, bardzo prosto, jak to będzie wyglądać. Czyli ta grupa bardziej ego, bardziej zaspokajanie tych niższych potrzeb, a ta grupa jak gdyby całkowita wyizolowanie od tego wszystkiego, ale przez to łatwiejszy dostęp do energii wyższych i do aktywacji talentów i zdolności tak zwanych nadprzyrodzonych. Ale teraz przechodzimy do wszystkich pytań, które dotyczą miłości. Miłości do samej siebie, do samego siebie, ale również znalezienia swojej drugiej połowy i przede wszystkim stworzenia szczęśliwego związku. I tutaj znowu będą te dwie grupy. Dla tej wąskiej grupy znów ceremonie, te ceremonie, które dotyczyły typowo miłości własnej, ale również poczucia bycia królową, królem swojego własnego życia, swojego własnego królestwa, czyli cała seria 70. Tam mówiliśmy o tym, by nosić głowę wysoko, by korona ci z głowy nie spadła, jak poczuć swoją własną wartość, jak aktywować w sobie to poczucie miłości do samej siebie, do samego siebie. I słuchając tych ceremonii, cały czas w twoim sercu czujesz to echo, to odbicie i te podpowiedzi twojej duszy, jak pójdziesz dalej. Dla ciebie nie mam większych wskazówek. Oczywiście możesz również korzystać z tego, co zaproponuję tej drugiej grupie, bo zawsze można sobie wspomóc, czyli iść jak gdyby z dwóch stron, by osiągnąć coś, co jest dla ciebie ważne.
Czyli ta grupa bardziej koncentruje się na sobie, na tej mądrości w sobie i na tą pracę poprzez te przesłania, samodzielną pracę i realizację samodzielnie pewnych rzeczy. Natomiast ta grupa będzie bardziej skazana na pomoc z zewnątrz. Czyli jeżeli należysz do osób, które przyjęły szczepionkę, to będzie Ci trudniej samodzielnie coś zrealizować. Ponieważ ta substancja ma pewien wpływ na kod DNA i będzie Ci trudniej połączyć się z tymi zdolnościami wyższymi i coś samodzielnie wprowadzić w ruch. Naturalnie na zasadzie programowania podświadomości i tak dalej, typowo takich praktyk psychicznych czy hipnozy będzie to możliwe, ale już nie tak łatwo jak dla tej grupy, czy jak było to wcześniej. Dlatego w momentach, gdy masz problemy z miłością do samej siebie, do samego siebie, mogę Ci zaoferować z moich praktyk, z mojej pomocy, całą serię wykładów, które dotyczą magii miłosnej. Czyli tam są podręczniki do pracy samodzielnej, co można zrobić samodzielnie, jak można wpłynąć na to, by znaleźć swoją drugą połowę i jak można wpłynąć na miłość w związku. Czyli na stronie Akademii Omen Sententia, tam w zakładce Magia Miłosna znajdziesz wszystkie te materiały. Możesz sobie je pobrać z tą gwarancją dożywotnią i korzystać z nich, kiedy tego tylko potrzebujesz. Ta wiedza jest uniwersalna i świetnie sobie z tym poradzisz. Jeżeli jednak te efekty nadal będą mizerne w związku z tym, co mówiłam wcześniej, to mogę Ci zaoferować rytuał Archanioła Haniela 30-dniowy do tego, aby albo poznać swoją drugą połowę, albo aktywować miłość własną, albo ratować miłość w związku. Mogę Ci zaoferować urok miłosny, jak zwrócić na siebie uwagę osoby, która wpadła Ci w oko i nie wiesz, jak doprowadzić do tego związku. I dla wszystkich tych osób, które mają problemy z osobą trzecią, ktoś się miesza w związek lub związek jest na skraju upadku, mogę Ci zaproponować rytuały typowo z magii miłosnej, czyli odzyskania drugiej połowy, czyli odzyskania miłości, rozbudzenia miłości w związku, czy usunięcia ze związku osoby trzeciej. Naturalnie, zanim zainwestujesz w taki długi rytuał, możesz spróbować świec intencyjnych. Czyli w lekkich przypadkach wystarczy czasami jedna świeca miłosna, jedna świeca intencyjna i już bardzo dużo się zmienia. Świece intencyjne naturalnie wykonuję ja, można je zamawiać przez cały czas, ale największą moc świece intencyjne mają w czasie pełni księżyca, jeżeli chcesz coś przyciągnąć, i w czasie nowiu księżyca, jeżeli chcesz zacząć coś nowego. Jeżeli chcesz coś usunąć w czasie po pełni, gdy księżyc maleje i zbliża się do nowiu. Ale jeżeli nie wiesz, kiedy termin jest odpowiedni, po prostu zamawiasz świecę, opisujesz mi intencje już w uwagach do zamówienia i ja wtedy od razu odpiszę, że słuchaj, tą świecę najlepiej wykonać wtedy, ponieważ wtedy będzie miała największą moc. W trudnych sytuacjach czasami pomaga seria świec intencyjnych, czyli na przykład 3 świece, 5 świec, 7 świec i wtedy krok po kroku ta sytuacja się zmienia. Czyli jedno wyjście to wszystkie kursy i szkolenia z zakresu magii miłosnej do pracy samodzielnej. Drugie, skomplikowane rytuały, na przykład 30-dniowe, które ja dla Ciebie wykonuję. I trzecie, rytuał świec intencyjnych. Naturalnie również kamienie szlachetne. Kamienie szlachetne mają ogromną moc i w sferze miłości jest to kwarc różowy, podstawowy talizman miłosny, by aktywować miłość do samej siebie, do samego siebie, ale również przyciągnąć tą właściwą połowę lub odświeżyć, odnowić miłość w związku. O wszystkich tych rzeczach, o których dzisiaj mówiłam, jest wszystko opisane poniżej, czyli linki konkretnie do wykładów, linki konkretnie do rytuałów, linki konkretnie do świec. Wszystko to znajdziesz, nie musisz nic szukać. Otwierasz sobie to okienko z opisem poniżej i tam wszystkie wskazówki leżą jak na dłoni. I przede wszystkim z głębi mojego serca życzę Ci szczęścia, spełnienia, radości, miłości i
obfitości. Zapraszam Cię na kolejny czwartek, na nasze kolejne uroczyste spotkanie, czyli tak zwaną ceremonię, wykład w uroczystej oprawie, bez względu na to, na jakim etapie jesteś. To wszystko, co przekazuję Ci na naszych ceremoniach, to wiedza uniwersalna, ale przede wszystkim energia. Nie tyle chodzi o wiedzę, co właśnie o energię. Czyli zasilam Cię energią, wypełniam Twoje akumulatory, by mieć tą siłę, by mieć tą moc, aby działać, aby zmienić coś we własnym życiu. Albo samodzielnie, albo z obcą pomocą. I na sam koniec jeszcze bardzo, bardzo ważne przesłanie. Miej oczy szeroko otwarte, ponieważ w tym czasie przemiany pojawi się na rynku bardzo, bardzo wiele osób, które będą oferować różne produkty i usługi, o których może nie mają pojęcia, tylko kopiują te rzeczy, by płynąć z masą i dawać rozwiązanie tych problemów, które się pojawią. Więc miej oczy bardzo szeroko otwarte i szczególnie dotyczy to tych osób, które są jak gdyby skazane na pomoc z zewnątrz, żeby bardzo dokładnie wybierać, zapoznać się z tą osobą. Czy jest to nauczyciel, czy jest to terapeuta, czy jest to psycholog, czy jest to lekarz, czy jest to ktokolwiek, jakikolwiek specjalista. Zapoznaj się z tą osobą bardzo dokładnie. Nie tylko z opiniami na forach, które można pisać samodzielnie albo kupić sobie tak zwany marketing szeptany, ale zapoznaj się typowo z tą osobą, z jej publikacjami, z tym, jak ona mówi, z tym, co publikuje na swoich mediach społecznościowych. I wybierz tą, która naprawdę jest tego warta. Czyli tu jest takie ostrzeżenie, by nie rzucać się tak na szybko, byle jak. Bo w tym momencie, co dzieje się w internecie, to jeszcze czegoś takiego nie było. Jeżeli wpiszemy cokolwiek z zakresu magii miłosnej, uroków, magii bogactwa, pojawiają się firmy, które pokazują osoby, które niby zajmują się tym, niby Ci pomagają, a są to wszystko jakieś bardzo dziwne firmy, fikcyjne osoby i tylko piękne opisy, więc naprawdę trzeba mieć oczy szeroko otwarte, aby po prostu nie wyrzucać pieniążków w błoto i później jeszcze mieć w sobie takie niezadowolenie, że coś się nie udało, coś nie poskutkowało. No jeżeli zrobiła to osoba, która albo w ogóle nie istnieje, albo zupełnie jest fikcyjna, albo zupełnie nie ma o tym pojęcia, no to jest logiczne, że coś nie zadziałało i że coś wygląda inaczej niż tego oczekiwaliśmy. I na sam koniec, z głębi mojego serca, dziękuję za pomoc dla magicznej oazy, na rozwój, na karmę dla zwierzątek, za wszystkie roślinki, które do mnie wysyłacie, za wszystkie nasionka, które do mnie wysyłacie, za wszystkie datki, ale również za wszystkie darowizny dla naszego stowarzyszenia onosomina.org, bo dzięki tym darowiznom możemy po prostu działać. Jest to organizacja pożytku publicznego, więc nie liczymy na żadną pomoc państw czy jakichś innych firm, czy jakichś innych organizacji, tylko jesteśmy samowystarczalni. I jeżeli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, nie śledzisz mnie na mediach społecznościowych, to koniecznie to zrób, ustaw sobie przypominajki, bo pamiętaj, że na każdym kanale są inne treści, inne inspiracje, inne motywacje, nic się nie powtarza i dopiero gdy śledzisz wszystko, to widzisz dokładnie całość tego wszystkiego, co przygotowuję dla Ciebie każdego dnia. Dziękuję, do zobaczenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi.